Marcin Bąk, witam Państwa w programie Nie daj się epidemii i witam naszego gościa, a tym gościem jest pan Konstanty Radziwiłł, wojewoda mazowiecki, były minister zdrowia. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie ministrze, patrząc na podane przez Ministerstwo Zdrowia liczby dotyczące epidemii, można chyba patrzeć na najbliższą przyszłość z umiarkowanym optymizmem. Wprawdzie liczba zgonów, no niestety, jest wciąż duża. To są trzycyfrowe cały czas liczby w ciągu ostatnich dni, ale wiemy, to jest efekt zakażeń sprzed kilku tygodni. Natomiast nowo wykryte przypadki, ta liczba sukcesywnie spada w ostatnich dniach. Więc spytam tak trochę w ludowym stylu, czy idzie ku lepszemu wraz z wiosną? No zdecydowanie spada nie tylko liczba zakażeń, ale także bardzo wyraźnie spada liczba osób, które musimy hospitalizować. W ciągu, no właściwie już można powiedzieć dzisiaj, ponad 3 tygodni nieustannie, w zasadzie codziennie, liczba osób, które leżą w szpitalach z powodu COVID-u, jest coraz mniejsza i można powiedzieć, że wszystko wskazuje na to, że tę tak zwaną trzecią falę mamy za sobą, więc chyba idzie ku lepszemu rzeczywiście. Jednocześnie na majówkę, trzy święta, dla mnie najistotniejszy jest 3 dzień maja, no ale utarło się już od pewnego czasu, że obchodzimy wszystkie 3 dni, 1, 2, 3 maja jako majówkę. Akcja Szczepimy się na majówkę. Wiem, że pan minister jest w nią również zaangażowany. Proszę powiedzieć naszym widzom, na czym ta akcja będzie polegać? No, przede wszystkim trzeba powiedzieć, że od kilku miesięcy jesteśmy w tej akcji nieustannie. Na Mazowszu jest prawie 1000 punktów szczepień, które cały czas szczepią i w tej chwili już ponad 1 700 000 osób na Mazowszu jest zaszczepiona, także postępujemy w tym zakresie, ale ciągle jest tak, że perspektywa większej liczby szczepionek, które będziemy mieli do dyspozycji, no, wymusza na nas również zwiększanie tego potencjału do szczepienia i w związku z tym w ciągu ostatnich kilku tygodni przygotowujemy się do zorganizowania tak zwanych punktów szczepień powszechnych, czyli takich znacznie większych niż te na ogół dość kameralne punkty, które dotychczas funkcjonowały. To będą punkty, które będą przede wszystkim w miasteczkach i miastach i tam będą szczepić co najmniej 200 osób dziennie. To jest, można powiedzieć, zmiana już nie tylko ilościowa, ale jakościowa w porównaniu z dotychczasowym czasem. A w dużych miastach będą to punkty, które będą szczepić aż 500 osób, czy więcej niż 500 osób dziennie. Dlatego wszystko wskazuje na to, że już niebawem staniemy wobec zupełnie odwrotnej sytuacji. To znaczy nie tak jak teraz, kiedy ludzie, którzy chcieliby się zaszczepić, poszukują miejsca, gdzie się zaszczepić, szukają terminów, no i narzekają ciągle, że tych szczepień dostępnych, szczepionek jest ciągle trochę za mało. Możemy już niedługo stanąć wobec zupełnie innego dylematu, że szczepionek będziemy mieli bardzo dużo, a nie wszyscy będą chcieli się zaszczepić. I w związku z tym potrzebna jest jeszcze większa niż dotychczas promocja szczepień. Krótko mówiąc, że szczepienia są skuteczne i że są bezpieczne. I temu ma służyć między innymi akcja właśnie majówkowa. Święta oczywiście one będą, ale my będziemy pracować w czasie tych świąt i również przed siedzibą Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na Placu Bankowym 3/5 na dziedzińcu jutro rozpoczynamy taką akcję szczepienia, która jest jednocześnie akcją informacyjną i promocyjną. No, Telewizja Republika była nawet tam z kamerą na tej konferencji i pozwoliliśmy sobie transmisję u nas umieścić w naszym kanale. Bardzo dziękuję, bo to ja również do Państwa dziennikarzy apelowałem, żeby to nie była sucha informacja o tym, że przed Urzędem Wojewódzkim zaszczepimy w ciągu tych 3 dni 2,5 tysiąca osób, ale to jest taka akcja, można powiedzieć, która ma zachęcić po prostu do tego, żeby jednak się szczepić, że ci, którzy są jeszcze gdzieś w tej strefie wątpliwości, nie są pewni, czy warto,
żeby po prostu podjęli tę decyzję. I ta akcja szczepieniowa przez te 3 dni będzie polegać na tym, że każdy bez wcześniejszego zapisania, kto spełnia wymogi wiekowe, a przypominam, że od jutra szczepimy osoby, które mają co najmniej 36 lat, a już od 3 maja co najmniej 34 lata, no oczywiście wszystkie starsze, że te osoby będą mogły po prostu przechodząc przez plac bankowy w Warszawie wstąpić do tych namiotów, kontenerów, w których będziemy szczepić i bez uprzedniego zapisania będą mogły właśnie poddać się szczepieniu, taką w dodatku można powiedzieć atrakcyjną formą szczepienia, bo szczepionką, którą się podaje jednorazowo, a zatem po jednym szczepieniu będą już mieli pełne uodpornienie. No i bardzo do tego oczywiście zachęcam. Przypomnę, że te progi wiekowe, które podałem, to znaczy od jutra 36 lat minimum, a od 3 maja minimum 34 lata, jeszcze należy uzupełnić o informację, że te osoby, które mają co najmniej 30 lat, a wcześniej wyraziły chęć zaszczepienia poprzez zarejestrowanie się w systemie, też mogą przyjść do nas bez wcześniejszego umówienia. No i oczywiście obowiązują wszystkie ogólne zasady, czyli jeżeli ktoś jest chory, to nie powinien się tam pojawiać. Natomiast jeżeli ktoś chory na chorobę ostrą, gorączkową, takiego pacjenta nie zapraszamy. No i jeżeli ktoś jest ozdrowieńcem, to musi odczekać 3 miesiące po zakażeniu COVID-em na to, żeby móc być zaszczepionym. Także to są jedyne ograniczenia i wszystkich pozostałych po prostu zapraszamy, zachęcamy. A ci, którym się nie uda w ciągu tych 3 dni zaszczepić, no tych namawiam bardzo serdecznie do tego, żeby zgłosić się jak najszybciej do któregoś z punktów populacyjnych albo później do punktów powszechnych, gdzie po prostu te szczepienia w najbliższym czasie no naprawdę szeroką falą dotrą do wszystkich. Chcielibyśmy, żeby każdy, kto chce w ciągu najbliższych kilkunastu, maksymalnie 25 tygodni mógł się zaszczepić. Te 25 tygodni to jest taka granica, że gdyby wszyscy chcieli się zaszczepić, to powinniśmy być już właśnie gotowi po 25 tygodniach. Myślę, że tak naprawdę będzie to szybciej. Panie ministrze, mówi pan o rosnącej liczbie i planowanej liczbie punktów szczepień, no ale rodzi się natychmiast pytanie, kto będzie tych szczepień wykonywał, kto będzie obsługiwał te punkty. Przecież no nie każdy jest odpowiednio przeszkolony, żeby takie szczepienia wykonywać. Klasyk kiedyś mówił o kadrach, które decydują o wszystkim. Skąd kadry? No więc oczywiście tak jak dotychczas będą kwalifikować do szczepień i szczepić zarówno lekarze, jak i pielęgniarki, ale w związku z tym, że szczepienia są naprawdę bardzo bezpieczne, to troszkę rozluźniamy te reguły i do grupy osób, profesjonalistów, którzy mogą szczepić, dołączamy także farmaceutów, diagnostów laboratoryjnych, ratowników, a także studentów kierunków medycznych ostatnich lat, oczywiście po przeszkoleniu odpowiednim. I te osoby będą gwarantować to, że szczepienia będą się odbywały prawidłowo i bezpiecznie. Jeżeli chodzi o jutrzejszą akcję, to zapewniam, że przed placem na placu bankowym szczepić będą lekarze, pielęgniarki, będzie na miejscu nawet karetka z załogą, jakby coś się, nie daj Boże, stało. Nie przewiduję takich sytuacji, ale tak, żeby wszyscy czuli się bezpiecznie, robimy to naprawdę, jak to się mówi, po Bożemu. Panie ministrze, ale wspomniał pan też o takiej sytuacji, z którą będziemy mieli do czynienia no, w najbliższych tygodniach, jeżeli te zamówione dostawy szczepionek dotrą, jeżeli producenci wywiążą się ze swoich zobowiązań, że będzie więcej szczepionek, więcej możliwości szczepienia niż chętnych, bo na razie wciąż mamy więcej chętnych niż szczepionek. No cóż, nie ma przymusu szczepień ani w Polsce, ani w żadnym kraju europejskim. Natomiast dzisiaj profesor Horban w wypowiedzi dla TVN24 w trybie przypuszczającym wyraził taką opinię, że może trzeba będzie wprowadzić przymus szczepień. Co pan o tym sądzi? Jak to wygląda od strony prawnej, konstytucyjnej? Czy można w ogóle coś takiego wprowadzić jak przymus szczepień? Ja myślę, że nie ma sensu rozwijać tej myśli. To jest, z całym szacunkiem dla pana profesora, który jest wybitnym
lekarzem specjalistą w dziedzinie chorób zakaźnych, że to jest jego własna myśl i myślę, że nie warto tego rozwijać. Oczywiście nikt czegoś takiego nie planuje i na pewno takiego przymusu nie będzie. No, to też nie znaczy wcale, że nie powinniśmy każdy w swoim sumieniu rozważyć, jakie są argumenty przeciw, a jakie są za tym, żeby podjąć decyzję o szczepieniu. Trzeba pamiętać, że szczepiąc się, człowiek nie decyduje wyłącznie o swoim własnym zdrowiu, ale także o tym, jakie możliwości ma dany wirus rozprzestrzeniania się wśród osób i zagrażania także zdrowiu, a czasem życiu innych osób. I no, musimy sobie zdawać z tego sprawę, że akurat w dziedzinie chorób zakaźnych i epidemiologii chorób zakaźnych nie działają wyłącznie takie osobiste wybory, ale działają również bardzo wyraźnie zachowania społeczne. I jeżeli dużo jest osób, które postanawiają się nie szczepić przeciw jakiejś chorobie, to ona ma po prostu swobodę rozprzestrzeniania się. No i nawet jeżeli ja akurat jestem osobą o dobrej odporności, młodą, zdrową, która nawet gdyby się zakaziła, to jakoś tam przejdzie tę infekcję bez specjalnego uszczerbku, to ta sama choroba u innego człowieka, który ma gorszą odporność z różnych powodów, albo z powodu choroby przewlekłej, albo z powodu wieku, może po prostu doprowadzić do ciężkich powikłań, a nawet śmierci. I w związku z tym warto sobie zadać takie pytanie, powiedziałbym w sumieniu, etyczne pytanie. Czy rzeczywiście moja decyzja o tym, żeby się nie szczepić, to nie jest coś, co jest nie w porządku w stosunku do innych, co nie wiąże się z jakimś rodzajem braku szacunku dla drugiego człowieka, dla jego bezpieczeństwa, zdrowia, życia. Myślę, że takie pytanie powinni zadać sobie wszyscy, ale w szczególności ci, którzy w jakimś sensie odpowiadają za innych ludzi. Takie osoby jak pracownicy służby zdrowia, jak rodzice małych dzieci, jak dzieci starszych rodziców, jak opiekunowie różnych osób słabych, schorowanych, pracujący na przykład w domach pomocy społecznej, w ogóle w pomocy społecznej, wśród bezdomnych i tak dalej, i tak dalej. W tych grupach decyzja o tym, żeby się nie szczepić, może się po prostu przełożyć na czyjeś bardzo duże cierpienie, a nawet śmierć. I musimy sobie z tego zdawać sprawę. Takie są po prostu fakty. Także ta, powiedziałbym, deklarowane przez niektórych przywiązanie do wolności wyboru, no ma jednak swoje ograniczenia i czasem wolność może stać się po prostu swawolą. I po taki rodzaj wolności po prostu nie powinniśmy sięgać. Panie ministrze, ja bardzo dziękuję za wypowiedź dla naszej telewizji. Kłaniam się nisko. Dziękuję bardzo, do widzenia. Naszym gościem był pan wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł, a po przerwie w telewizji Republika program Wolne Głosy. Można sobie usiąść w zasadzie, albo teraz zrobię tak, żeby było...